10 głupot, które zrobił Fidel Castro. Fidel Castro uwolnił Kuby od reżimu Batisty, który był jednym z najgorszych dyktatorów Ameryki Łacińskiej. Nie oznacza to jednak, że rządu Fidela Castro nie można skrytykować, bo jego rządy wcale nie były lepsze. W latach 1959-1965 mniej więcej można mówić o Kubie jako silnym i bogatym państwie. Wtedy jeszcze Kuba nie opierała się tylko na rządach Castro, ale swoje trzy gorsze dokładali jeszcze Enrique Oltuski i Ernesto Che Guevara. Dopiero w 1965 roku wyjechał do Konga, a Castro pozbawił go władzy na wyspie, tym samym eliminując ostatnią osobę, która chroniła Kubę przed całkowitą dyktaturą. Mówi się również, że Castro specjalnie wysłał cze do Boliwii, aby ten zginął w 1967 roku. Tak czy inaczej, kryzys kubański zaczął się po śmierci Guevary, kiedy pełną władzę przejęli bracia Castro. Oto ich największe błędy. Industrializacja Strategia wprowadzona przez Castro w 1961 roku zakładała natychmiastową industrializację państwa, szybką instalację szerokiego importu i wprowadzenia maszyn i produktów chemicznych. Program okazał się nieopłacalny, ponieważ wymagał importu maszyn i urządzeń, surowców, półproduktów, personelu zarządzającego oraz sprzętu do napraw i konserwacji, ze względu na fakt, że sektor cukru został zignorowany. Zbiory spadły z 7 milionów ton cukru w 1961 roku do 4 milionów ton cukru w 1963 roku, powodując kryzys w bilansie płatniczym. Ostatecznym rezultatem było to, że Kuba stała się bardziej niż kiedykolwiek zależna od eksportu cukru. Wszelkim rodzaju importowanych surowców oraz nowego partnera hegemonicznego Związku Radzieckiego. Strategia zbiorów. Efektem porażki natychmiastowej industrializacji był plan 10 milionów. Zakładał on eksport 10 milionów ton cukru w latach 1965-1970. Oczywiście było to niemożliwe do osiągnięcia, wraz ze zbliżającym się rokiem 1970 rosło ciśnienie osiągnięcia tego celu. Rezygnowano ze rozwoju przemysłu, energii czy innych surowców, a cała uwaga władzy skupiała się na cukrze. Strategia została przerwana w 1970 roku po tym, jak ich zbiory 10 milionów pozostały na poziomie niecałych ponad 8 milionów ton. Nowy człowiek. Aby zmobilizować ludzi do zebrania 10 milionów ton cukru, przyjęto radykalne podejście, które obejmowało stworzenie tak zwanego nowego człowieka. Ideą tego była wizja narodu kubańskiego jako kolumny partyzanckiej maszerującej za Fidelem jednego narodu, w którym działa jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego. Krótko mówiąc, nacjonalizacja społeczeństwa, gdzie naród jest ważniejszy od własności prywatnej czy prywatnych interesów. Aby promować ten rewolucyjny altruizm, rząd używał publicznych napomnień i edukacji politycznej. W 1970 roku stało się jednak jasne, że nie można oczekiwać od ludzi poświęcenia dobrobytu materialnego i rodzinnego oraz ich przetrwania w imię celu określonego i egzekwowanego przez partię. Teoria nowego człowieka została porzucona już w 1970 roku. Budżetowy system finansowy. Wprowadzono eksperymentalny system, w ramach którego firmy musiały działać bez autonomii finansowej i bez księgowości. Krótko mówiąc, firmy nie dostawały pieniędzy za sprzedaż, ale też nie ponosiły kosztów. Były jedynie podwykonawcami państwa w różnych działaniach. W naszych warunkach nazwalibyśmy to nacjonalizacją przemysłu. System został również przerwany w 1970 roku. Rewolucja ofensywna. W rewolucji ofensywnej z 1968 roku rząd Fidela Castro wywłaszczył większość pozostałych małych, prywatnych firm, argumentując, że są one kapitalistyczne i wyzyskujące, oraz że zdeformowały charakter ludzi, czyniąc je indywidualistycznymi zamiast altruistycznymi. W rezultacie standardy życia na Kubie pogorszyły się, jakość, ilość i różnorodność produktów zmalała, małe przedsiębiorstwa zostały zepchnięte do podziemności. Gospodarki, kradzież do sektora państwowego i nielegalność działania stała się normalna. Ta polityka zmieniła się w 1993 roku, a następnie została ograniczona przez surowe przepisy, licencje i podatki. Rewolucja energetyczna. Rewolucja energetyczna Fidela Castro zawierała pewne cenne elementy, takie jak środki ochrony, reinwestycje w sieć elektroenergetyczną oraz lokalizację generatorów wsparcia dla ważnych obiektów, takich jako środki zdrowia. Jednak wątpliwą cechą planu było zastąpienie dużych elektrowni termoelektrycznych przez liczne małe generatory roz. Na całej wyspie. Żaden inny kraj na świecie nie przyjął tej metody wytwarzania energii elektrycznej, co sugeruje, że nie ma to sensu z ekonomicznego punktu widzenia. Czemu koszty logistyczne, kontroli i zarządzania rosną w stopniu, w jakim sieć krajowa jest zastępowana przez systemy regionalne, zaś inwestowanie w surowce występuje w całym państwie, a nie tylko w konkretnych lokacjach. Zamknięcie połowy sektora cukru. W 2002 roku Castro zdecydował, że nie ma przyszłości w produkcji cukru. Decyzja ta była spowodowana niskimi cenami cukru w tamtym czasie i niewątpliwie... Ciągłymi trudnościami w tym sektorze, zadeklarował zamknięcie 71 ze 156 cukrowni, eliminując około 33% obszarów obsadzonych trzciną cukrową i wypierając około 100 tysięcy pracowników. Oczekiwano, że te ziemie będą przeznaczone na uprawy niecukrowe, że pozostałe cukrownie staną się bardziej produktywne i że przemieszczona siła robocza zostanie ponownie wchłonięta w innym miejscu. Ceny cukru z czasem wzrosły, a Kuba utraciła całkiem niezłe źródło dochodu. Pół wieku kontroli walut bez wymienialności. System monetarny Kuby był i jest poważną przeszkodą dla wolności obywateli kubańskich. Przez dziesięciolecia ich dochody miały siłę nabywczą poza granicami kraju tylko wtedy, gdy pozwalano im wymienić je na zagraniczną walutę wymienialną, a nawet wtedy z rabatem. Krótko mówiąc, Kuba sama sobie obniżyła wartość waluty. Tym bardziej, nie wiem czy wiecie, na Kubie działają dwie waluty: jedna to waluta turystyczna, druga to waluta którą posługują się kubańczycy i ta, którą posługują się kubańczycy ma mniejszą wartość niż ta, którą posługują się turyści. Tym bardziej jadąc na Kubę trzeba mieć zarówno jedną walutę jak i drugą, aby wszędzie móc zapłacić. Właśnie takie działanie doprowadziło niestety do dużych problemów dla zwykłych kubańczyków. Tłumienie praw pracowniczych: ze względu na reżim wprowadzony przez Fidela Castro, kubańscy pracownicy nie mają prawa negocjować układów zbiorowych ani strajkować. Związki nie są niezależnymi organizacjami reprezentującymi interesy robotników, ale są prorządowe. Niezależne związki zawodowe i wszelkie próby ich ustanowienia są nielegalne. Zniesienie wolności słowa ważnym wymogiem trwałej skuteczności systemu gospodarczego jest umiejętność swobodnej, otwartej ciągłej analizy i krytyki działania. Niestety nie było tego na Kubie. Media i politycy w dużej mierze odgrywają rolę chóru. chyba że rząd i partia zdecyduje się poddać pewną kwestię dyskusji. Dzięki za obejrzenie do końca mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać, o czym chcielibyście kolejny odcinek i czy podoba Wam się seria 10 głupot, które zrobił. Ktoś, poruszałem ten temat w związku z Hitlerem, ze Stalinem, z Mussolinim, z Franco, no i teraz Castro. Jeśli macie jakieś pomysły odnośnie osób, o których można jeszcze porozmawiać, to dajcie znać w komentarzu. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę pozycjonuje film. I dodatkowo chciałbym Was zaprosić na światową historię, gdzie pojawi się film 10 polskich zbrodni wojennych na żydach. Dlaczego? Ponieważ na tym kanale opowiadałem o żydowskich zbrodniach w trakcie II wojny światowej i film naprawdę. Odniósł niezły sukces 128 540 wyświetleń na tę chwilę i 3625 łapek w górę i tylko 200 w dół. Dla równowagi dodałem na tym kanale drugi film, tylko już nie o zbrodniach żydowskich, tylko o zbrodniach polskich, tak żeby wiedzieć jak to było. Tak, czysto historyczny film. Jeszcze zaznaczam, że to były pojedyncze przypadki i w większości są naciągane, więc absolutnie nie można Polaków oskarżać o jakiekolwiek zbrodnie. No, ale prawilni Polscy panowie Rycerze Ortalionu tak zwani wiedzą lepiej, że ich ukochany Bury nigdy w życiu nikogo nie zabił, po prostu miłował się ze wszystkimi i prowadził, kurde, politykę pokojową i był pierwszym pacyfistą i absolutnie nigdy nie dokonał żadnej zbrodni. No niestety, nie chce mi się dyskutować na deszczce z takimi osobami, zapraszam na historię, bo tam częściej poruszam takie tematy, także myślę, że zostanie taki temat tam lepiej odebrany. Także zapraszam i cześć.